Partnerem filmu jest sklep Gold Invest 24, który oferuje szeroki wybór produktów z metali szlachetnych w korzystnych cenach. Dealera wyróżnia możliwość zakupu z płatnością przy odbiorze aż do kwoty 10 tysięcy złotych. Sklep przygotował kod rabatowy Moneciarz, który pozwala uzyskać zniżkę 2% na produkty z platyny i palladu oraz srebrne monety. Złoto ma za sobą naprawdę dobry rok. W ujęciu dolarowym jego cena w tym czasie podskoczyła o ponad 40%. Wzrost ceny wyrażony w naszej walucie był mniejszy, ale i tak obecnie ociera się o 30%. W efekcie w ostatnich miesiącach mieliśmy wiele skutecznych ataków na maksymalne notowania królewskiego metalu. W przypadku ceny dolarowej obecny rekord został osiągnięty 26 września i sięga wartości 2685 dolarów za uncję trojańską. W złotówce rekord padł 4 października, gdy lekko przekroczony został poziom 10,5 tysiąca złotych za uncję. Nic więc dziwnego, że w takiej sytuacji wiele osób zadaje sobie pytanie, czy jest to dobry czas na zakupy złota. Nikt przecież nie lubi kupować aktywa, które jest najdroższe w historii. Z drugiej strony nie mamy żadnej gwarancji, że za chwilę ceny nie będą jeszcze wyższe, bo przecież wiele renomowanych instytucji prognozuje, że na sam koniec roku cena złota może trzymać się okolicy 2700-2900 dolarów za uncję. Ja osobiście zachowuję spokój i w ostatnich miesiącach wstrzymałem się od większych zakupów. Nabyłem jedynie kilka maluchów z serii, które zbieram i kupuję regularnie. Byłem jednak na dość intensywnych zakupach w okresie od połowy 2023 roku do lutego bieżącego roku, kiedy to cena spod królewskiego metalu spadała poniżej 8000 zł za uncję. W wyniku tych poczynań ekspozycja mojego portfela inwestycyjnego na złoto zrobiła się naprawdę spora, a efekt ten został jeszcze pogłębiony niedawnymi wzrostami cen królewskiego metalu. Teraz na ekranie widzicie odsetek złota w moim portfelu, nazwijmy to gotówkowym, czyli takim, który uwzględnia płynne aktywa, takie jak lokaty, fundusze, akcje, ETF-y, obligacje, metale szlachetne i numizmaty, a wyłącza nieruchomości, które zwykle ważą najwięcej. Moim celem są tutaj okolice 25%, których nie chciałbym wyraźnie przekraczać. Jak widać, jeszcze w połowie 2023 roku ten odsetek wynosił lekko powyżej 23%. Potem zaczął rosnąć, głównie na skutek moich zakupów. Następnie znów spadł, tym razem poprzez lokalne minimum ceny złota, które notowaliśmy na początku 2024 roku. Dokonywane w tym czasie zakupy i sukcesywny wzrost ceny złota spowodowały, że obecnie ów odsetek sięga 27%, czyli troszkę powyżej mojego limitu. Z jednej strony te wahania mogą Wam wydawać się niewielkie, ale trzeba pamiętać, że ten wzrost jest mały tylko na tle całego portfela i był ograniczony poprzez wzrost wartości innych koszyków, w które moje pieniądze wciąż były wkładane. Bardziej obrazowy może być procentowy wzrost wartości samego złota w moim portfelu i od połowy 2023 roku do teraz wyniósł on ponad 33%. Ostateczny efekt jest więc taki, że obecnie moje nadwyżki finansowe trafiają do metali szlachetnych tylko w mocno ograniczony sposób. Na skutek tego, że swoje zakupy w tym segmencie robiłem, gdy było znacznie taniej, mam ten komfort, że mogę ze spokojem oglądać obecne wysokie ceny i cierpliwie czekać, co stanie się za kilka tygodni czy nawet miesięcy. Wiem jednak, że wiele osób nie ma takiego samego komfortu i bardzo bije się z myślami, czy kupować teraz, ryzykując, że kupi się na absolutnej górce, czy jednak czekać na jakąś głębszą korektę. Nikt nie da jednoznacznej odpowiedzi na tak postawione pytanie, bo nikt z nas nie jest jasnowidzem. To, co możemy jednak zrobić, to sprawdzić, jak sytuacja wyglądała w przeszłości i czego może nas ona uczyć w dzisiejszych czasach. Ostatni, bardzo wyraźny pik notowań złota, poprzedzony długim ruchem wzrostowym, miał miejsce w 2011 roku. We wrześniu tamtego roku cena spot wyrażona w złotówce dotarła do 5900, natomiast w dolarze maksimum mieliśmy na poziomie troszkę ponad 1920. Potem zobaczyliśmy lekkie spadki, które w 2013 roku wyraźnie się pogłębiły i przeszły w uciążliwy kilkuletni trend boczny. Ów pik z 2011 roku był żelaznym argumentem wszystkich malkontentów inwestowania w złoto, którzy w ten sposób argumentowali bezsens wchodzenia w to aktywo i udowadniali, że przez prawie całą dekadę cena złota nie była w stanie nadążyć za rosnącą inflacją. Opowiadać można różne rzeczy, trudniej jest rzetelnie przysiąść do tematu i wszystko dokładnie sprawdzić.
Ja lubię jednak dokładnie sprawdzać, bo od tego zależy przyszłość moich finansów, a przez to dobrobyt mojej rodziny. Lubię być świadomy tego, w co inwestuję i wiedzieć, co robię, więc nie waham się włożyć w to określonego nakładu pracy. Zróbmy więc małą symulację zakupów podczas ATH z 2011 roku i sprawdźmy, czy faktycznie kupowanie na tamtejszych maksimach to był tak bardzo fatalny pomysł, jak niektórzy próbują to przedstawiać, i jak długo musieliśmy czekać, aby taka inwestycja ochroniła nasz majątek przed inflacją. Na początek musimy powiedzieć kilka słów o podstawowych założeniach. Po pierwsze, wszystkie operacje będziemy prowadzić w złotówkach. To polski kanał dla polskich widzów, więc zakładam, że znaczna większość z nas zarabia w naszej walucie i dokonuje swoich zakupów złota głównie w polskich sklepach. Po drugie, nie będziemy spoglądać na same wahania ceny spot, lecz uwzględnimy w naszych obliczeniach spready. Każdy zakup uncji złota będzie więc odbywał się w cenie spot powiększonej o 3%. W ostatniej dekadzie najtańsze monety czy sztabki jednouncjowe dawało się bez problemów nabywać z premią sięgającą 2-4%, więc jest to uzasadnione założenie. Jeśli chodzi o realną wartość naszej inwestycji, będziemy uznawali, że jesteśmy w stanie sprzedać naszą uncję złota za kwotę o 0,5% wyższą od ceny spot. Obecnie te wartości są odrobinę niższe i najlepsi dealerzy płacą rzędu 0,2-0,3% powyżej spot, ale analizujemy sytuację obejmującą okres ponad dekady, a w ostatnich latach ceny skupu potrafiły przekraczać cenę spot o nawet 1%, więc wartość 0,5% lepiej oddaje to, co działo się w ostatnich latach na rynku. Przeanalizujemy teraz trzy scenariusze, w których naszym celem będzie zakup 11 uncji złota. Dlaczego akurat 11? To się zaraz okaże. Pierwszy z nich będzie najbardziej pechowy, to znaczy będzie on zakładał, że wszystkie swoje zakupy zrobiliśmy 9 września 2011 roku, czyli dokładnie w ATH. Kolejne dwa scenariusze będą troszkę bardziej realne, bo przecież większość z nas robi zakupy regularnie i nie wchodzi w złoto jednorazowo za całość dostępnych środków. W tych dwóch kolejnych scenariuszach wciąż punktem odniesienia będzie data ATH, czyli 9 września 2011 roku. Tego dnia dokonamy jednak zakupu tylko jednej uncji złota. W jednym podwariancie będzie to jednak środek naszych zakupów i będzie oznaczał, że wcześniej w odstępach kwartalnych kupiliśmy już 5 uncji i w następnych kwartałach kupimy kolejne 5. W ostatnim podwariancie pierwszą swoją uncję kupimy właśnie w ATH, a kolejne 10 w nadchodzących 10 kwartałach. Zacznijmy od analizy wariantu pierwszego, w którym wszystkie swoje zakupy 11 uncji zrobiliśmy dokładnie w ATH, płacąc za jedną monetę 6077 zł. Na ekranie macie wykres zysku z tego typu inwestycji. Widać, że na skutek spreadu, nawet pomimo braku wyraźnych spadków ceny spot, na samym początku inwestycji od razu byliśmy kilka tysięcy złotych do tyłu. I ten nieprzyjemny czas utrzymywał się przez bite 8 lat. Dopiero we wrześniu 2019 roku licznik się na chwilę wyzerował, a od regularnych strat do regularnych zysków przeszliśmy dopiero w lutym 2020 roku. Potem te zyski sukcesywnie rosły i obecnie sięgają one ponad 48 tysięcy złotych. Wartość całego naszego portfela sięga troszkę ponad 115 tysięcy złotych przy jednorazowym wkładzie wynoszącym 66 847 zł. Zysk wygląda więc rozsądnie, ale żeby realnie go ocenić, należy dokonać porównania z inflacją. Nasza inwestycja trwała bowiem aż 4781 dni, czyli troszkę ponad 13 lat, w trakcie których wartość pieniądza fiducjarnego przecież sukcesywnie spadała. Takie porównanie umożliwi nam kolejny wykres. W pierwszej dekadzie naszej inwestycji inflacja nie była zjawiskiem uciążliwym, a w latach 2015-2016 mieliśmy nawet do czynienia z lekką deflacją. I nawet w tak dość korzystnym otoczeniu pierwsze lata naszej inwestycji były fatalne. Pod koniec 2013 roku stopa zwrotu wynosiła minus 40%, a swoje dołożyła inflacja, która w tym okresie dotarła do sumarycznej wartości ponad 5%. Nasza realna strata osiągnęła więc wtedy około 45%. Potem sytuacja trochę się poprawiła, ale i tak do początku 2019 roku stopa zwrotu regularnie trzymała się minus 20%, a realna strata kręciła się w okolicach nawet 30%. Oficjalna, skumulowana inflacja CPI została pokonana dopiero w 2020 roku, ale niestety na krótko, bo chwilę później owa inflacja wybuchła na skutek kryzysu pandemicznego. W latach 2021-2022 nasza inwestycja wychodziła mniej więcej na zero, ale w 2023 na skutek spadku cen złota znów potrafiliśmy być 10 lub nawet kilkanaście procent za inflacją.
Na szczęście przyszedł bardzo dobry dla złota rok 2024. W efekcie, na dzień 11 października bieżącego roku, w którym jest przygotowywany niniejszy scenariusz, stopa zwrotu z naszej inwestycji wyniosła lekko ponad 72%, a w tym samym czasie oficjalna inflacja CPI osiągnęła wartość troszkę ponad 59%. Biorąc pod uwagę fakt, że większość z nas uważa, że oficjalna wartość inflacji jest niedoszacowana, wynik 72%, jaki odnotowało złoto, ma na tyle duży zapas, że pozwala sądzić, iż aktywo to dość dobrze poradziło sobie z zachowaniem wartości naszego majątku. A warto tutaj przypomnieć, że analizowaliśmy teraz najgorszy scenariusz, w którym całość naszych zakupów była dokonywana dokładnie w momencie ATH sprzed ponad dekady. Sprawdźmy teraz trochę bardziej realny wariant z regularnymi zakupami jednej uncji złota co kwartał, rozłożonymi równomiernie wokół momentu rekordu notowań z września 2011 roku. Nasze zakupy trwały więc od czerwca 2010 roku do grudnia 2012, a całkowity czas trwania inwestycji zwiększył się przez to do 5238 dni, czyli do 14 lat i 4 miesięcy. Pierwszy wykres pokazuje wartość naszego zysku w czasie. Jak widać, początek był bardzo dobry. Nic dziwnego, bo przecież zaczynaliśmy swoje zakupy w trakcie rajdu cen złota w górę, więc szybko byliśmy kilka tysięcy złotych do przodu. Potem przyszło jednak ATH i następujące za nim plateau, które trwało ponad rok i powodowało, że cały czas kupowaliśmy złoto w wysokich cenach. Mieliśmy pecha, kończąc nasze zakupy wraz z końcem 2012 roku, bo potem ceny zaczęły szybko spadać i kolejne zakupy, gdybyśmy dalej decydowali się na regularne inwestowanie, odbywałyby się już po niższych cenach i przez to całościowy wynik naszego portfela byłby znacznie lepszy. Naszym zadaniem było jednak sprawdzenie scenariuszy bardziej pesymistycznych, w których dokonujemy zakupów właśnie blisko ATH. Efekt tego był taki, że jeszcze przed połową 2013 roku nasz zysk się wyzerował, a potem przeszedł w wyraźną stratę. Maksimum tej straty z poziomem prawie 16 tysięcy złotych odnotowaliśmy pod sam koniec 2013 roku. Przez kilka następnych lat, z wyjątkiem krótkiego okresu w okolicach połowy 2016 roku, nasza strata cały czas się utrzymywała, a regularne zyski zaczęły pojawiać się dopiero w połowie 2019 roku. Sukcesywny wzrost cen w następnych latach spowodował, że na koniec naszej inwestycji zysk wyniósł troszkę ponad 59 tysięcy złotych i był zauważalnie wyższy niż w pierwszym scenariuszu. Zobaczmy jeszcze, jak wygląda nasz wkład własny i całkowita wartość inwestycji w czasie. Schodki widoczne na wykresie to oczywiście nasze regularne zakupy, które zamknęły się całkowitą kwotą 55 735 zł, czyli ponad 11 tysięcy złotych niższą niż w pierwszym scenariuszu. Średnio za jedną uncję złota płaciliśmy tutaj 5067 zł. Całkowita wartość inwestycji na koniec analizowanego okresu jest oczywiście taka sama jak poprzednio, czyli lekko przekracza 115 tysięcy złotych, ale obecnie w jej składzie znacznie większą część stanowi zysk, a nie wkład własny. Całą prawdę o opłacalności naszej inwestycji powie nam porównanie stopy zwrotu z oficjalną inflacją CPI. Widać, że początek był bardzo obiecujący i chwilowe stopy zwrotu potrafiły sięgać nawet grubych kilkudziesięciu procent. Tak to jest, gdy regularnie robi się zakupy w czasie trwającej hossy. Potem pojawiło się jednak ATH, następnie trwające ponad rok plateau, po którym zobaczyliśmy wyraźne spadki. Efekt był taki, że już w grudniu 2013 roku strata wynosiła ponad 41%. Jej realna wartość była jeszcze większa, bo w tym samym czasie skumulowana inflacja sięgała ponad 9%, efektywnie byliśmy więc wtedy ponad 50% do tyłu. Pojawienie się deflacji i lekkie wzrosty ceny złota spowodowały, że w połowie 2016 roku nasza inwestycja dosłownie na chwilę dogoniła oficjalną inflację. Potem inflacja znów zaczęła dawać znać o sobie, a ceny złota poruszały się bokiem, co spowodowało, że we wrześniu 2019 roku nasza realna strata wynosiła nawet 25%. W następnych latach cena złota sukcesywnie jednak pięła się w górę, a to spowodowało, że nasza inwestycja zaczęła wychodzić na plus. Na koniec analizowanego okresu efektywna stopa zwrotu przekroczyła 122%. Obecnie analizowany przedział jest dłuższy niż w pierwszym wariancie, a więc wartość oficjalnej inflacji CPI też jest wyższa i wynosi 65,5%. Na tym tle wynik 122%, jaki dostaliśmy z naszej inwestycji w złoto, wygląda bardzo dobrze i nie pozostawia żadnych wątpliwości, że królewski metal bardzo skutecznie ochronił nasz majątek. Pozostał nam jeszcze do przeanalizowania trzeci scenariusz, w którym nasze zakupy rozpoczęliśmy dokładnie w ATH, czyli we wrześniu 2011 roku i kontynuowaliśmy je przez 10 kolejnych kwartałów,
ostatniego zakupu dokonując w marcu 2014 roku. Analiza zysku w czasie pokazuje, że początek był fatalny. Trudno się temu dziwić, bo przecież zaczęliśmy zakupy w maksimum i przez ponad następny rok kupowaliśmy złoto w momencie, gdy ceny były bardzo wysokie i tylko nieznacznie niższe od maksymalnych. Wraz z nadejściem roku 2013 ceny złota zaczęły spadać, więc rosła nasza strata, ale jednocześnie my wciąż dokonywaliśmy zakupów, płacąc za nasze złoto coraz niższe kwoty. To nie uchroniło nas przed początkową stratą, która w grudniu 2013 roku osiągnęła poziom ponad 15,5 tysiąca złotych. Nasze zakupy wciąż jednak wtedy trwały i to wraz z lekkim ruchem złota w górę spowodowało, że owe straty zaczęły maleć, a w 2016 roku byliśmy nawet na lekkim plusie. Potem znów mieliśmy jednak kryzys i na plus wróciliśmy dopiero w połowie 2019 roku. W następnych latach zyski rosły i zakończyły się poziomem ponad 58 tysięcy złotych. Na następnym wykresie widać wyraźnie, jak wyglądały nasze schodki zakupowe, które zakończyły się sumarycznym wkładem o wysokości 56 859 zł, który jest tylko troszkę ponad 1000 zł wyższy niż w scenariuszu drugim. Wartość naszego portfela znów zakończyła się poziomem ponad 115 000 zł i ponownie jego większą część stanowi nie nasz wkład własny, lecz zysk. Znów najbardziej miarodajne będzie spojrzenie na wykres, który prezentuje wartość stopy zwrotu z naszego portfela w porównaniu do oficjalnej inflacji CPI. Widać wyraźnie, że przez pierwsze 8 lat inwestowania, z bardzo krótkim wyjątkiem połowy 2016 roku, nasz portfel przynosił realną stratę. Pod koniec roku 2013 owa realna strata uwzględniająca inflację zaczynała się kręcić wokół dość przerażającego poziomu 60%. Inwestowanie w metale to jednak zabawa dla cierpliwych i owa cierpliwość popłaciła, bo w 2019 roku zaczęliśmy wychodzić na realny plus, a obecnie stopa zwrotu sięga już ponad 116% przy oficjalnej inflacji przekraczającej lekko 59%. To wynik formalnie nawet ciut lepszy niż w scenariuszu drugim, ale różnice są tutaj w zasadzie kosmetyczne. Widać więc wyraźnie, że nawet gdy analizujemy bardzo pesymistyczne scenariusze, w których robimy zakupy tylko i wyłącznie w samym ATH, albo rozpoczynamy serię zakupów właśnie w tym momencie, albo jeszcze obstawiamy owo ATH regularnymi zakupami z obu stron, złoto zawsze radziło sobie dobrze. W najgorszym wariancie wejścia wszystkimi środkami w samym ATH obecnie jesteśmy z inflacją praktycznie na zero, ale po przejściu do wariantów z regularnymi zakupami nasz realny zysk ponad inflację przekracza bardzo rozsądną wartość ponad 50 punktów procentowych. Warto jednak zaznaczyć, że analizowane przez nas scenariusze były wyjątkowo pesymistyczne. Trzeba mieć naprawdę ogromnego pecha, żeby wejść za wszystkie swoje środki dokładnie w ATH, tak jak założyliśmy to w scenariuszu pierwszym. Co więcej, nawet dwa kolejne scenariusze zakładały zakupy trwające tylko przez 2,5 roku i to w bliskich okolicach cen maksymalnych, a przecież większość z nas rozkłada swoją inwestycję w metale szlachetne na znacznie dłużej. Aby więc jeszcze bardziej urealnić nasze założenia, skonstruujmy jeszcze jeden wariant portfela, w którym znów zakupiliśmy te same 11 uncji złota, ale tym razem zakupów dokonywaliśmy co pół roku w okresie od marca 2009 roku do marca 2014 roku. Nasze ATH z września 2011 roku obkładamy więc regularnymi zakupami, ale tym razem trwającymi w sumie 5 lat, a więc dwa razy dłużej niż poprzednio. W tym przypadku zysk naszej inwestycji wygląda już bardzo dobrze, bo sięga ponad 35 tysięcy złotych. Co więcej, w trakcie jej trwania nasza strata nigdy nie przekroczyła 10 tysięcy złotych. Te wartości znacznie lepiej ogląda się, wiedząc, jaki mieliśmy wkład własny. Wyniósł on 49 701 zł, co oznacza, że średnia zakupowa naszej uncji złota wynosiła tylko 4518 zł. Na zakończenie wartość naszej inwestycji ponownie wynosi ponad 115 000 zł, ale wkład własny stanowi w niej tylko troszkę ponad 40%. Reszta to nasz czysty zysk. Znów najciekawiej wygląda porównanie stopy zwrotu do oficjalnej inflacji. Tym razem analizowany przedział czasu wydłuża się do 5694 dni, czyli niespełna 15 lat. I to już jest bardzo rozsądna wartość, dla której wyciąganie jakichkolwiek wniosków odnośnie inwestowania w metale szlachetne zaczyna mieć głębszy sens. W tym czasie inflacja CPI wyniosła aż 72%, natomiast stopa zwrotu z naszego złotego portfela osiągnęła poziom ponad 174%, a więc o ponad 100 punktów procentowych przebiła inflację. To już naprawdę godny rezultat. Podsumowanie wyników uzyskanych w czterech omawianych przed chwilą scenariuszach prezentuje tabela widoczna właśnie na ekranie. Jaki z tego wszystkiego wniosek?
Przeszłość pokazuje nam wyraźnie, że nawet jeśli zaczynamy nasze zakupy blisko wysokiego, ale lokalnego maksimum notowań ceny złota, rozkładając nasze zakupy w czasie, już po kilku latach jesteśmy w stanie wychodzić z naszą inwestycją ponad oficjalną inflację, a po ponad dekadzie przebijać ją o grube kilkadziesiąt punktów procentowych. Oczywiście nikt nie da nam gwarancji, że to, co działo się w przeszłości, powtórzy się w obecnych czasach. Jeśli jednak miałbym odważyć się coś prognozować, uważam, że powtórka pesymistycznego wariantu z 2011 roku nam na razie nie grozi. Nawet jeśli obecne ceny okażą się lokalnym maksimum, po którym nastąpi mniej lub bardziej głęboka korekta, nie wierzę, że będzie ona sięgać około 40%, tak jak to było w latach 2011-2013. Mało prawdopodobny jest też scenariusz, w którym, tak jak przed dekadą, po tej korekcie zobaczymy trend boczny trwający kolejne 5-6 lat. Jeśli więc obecne i przyszłe zachowanie cen złota będzie mniej dotkliwe dla naszych portfeli niż w okolicach roku 2011, to oczekiwane stopy zwrotu, nawet jeśli zaczniemy nasze zakupy teraz, powinny być wyższe niż w analizowanych w tym filmie scenariuszach. Oczywiście pod warunkiem, że zachowamy zimną krew i nie zaczniemy panikować, gdy ceny spadną. Przy robieniu regularnych zakupów ten spadek cen trzeba wykorzystać do powiększenia zawartości swojego portfela, a następnie uzbroić się cierpliwość i czekać, aż korekta się skończy, a nasze zyski znów zaczną rosnąć. Czego Wam i sobie szczerze życzę. Dziękuję za uwagę, mam nadzieję, że tym materiałem rozwiałem trochę wątpliwości i pozwoli on Wam podjąć bardziej świadomą decyzję odnośnie tego, czy kupować teraz złoto, czy wciąż się z tym wstrzymywać. Ufam, że ta decyzja będzie słuszna. Pozdrawiam Was serdecznie, do następnego razu. Partnerem filmu jest sklep Gold Invest 24, który oferuje szeroki wybór produktów z metali szlachetnych w korzystnych cenach. Dealera wyróżnia możliwość zakupu z płatnością przy odbiorze aż do kwoty 10 tysięcy złotych. Sklep przygotował kod rabatowy Moneciarz, który pozwala uzyskać zniżkę 2% na produkty z platyny i palladu oraz srebrne monety.